Czy polski rząd robi sobie żarty zarówno z niepełnosprawnych, jak i z pracodawców? Pomóżcie mi rozwiązać ten problem, bo ja się zastanawiam, może przesadzam. O co chodzi? Miały być dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników zwiększone od 1 lipca. Dzwonicie do mnie i pytacie się, czy już są zwiększone dofinansowania. Ja odpowiadam, że nie. Nadal jest po staremu. Jak mi nie wierzycie, spójrzcie na, wejdźcie na stronę internetową PFRON. Wiadomo, te dofinansowania, zwiększenie dofinansowań stały w miejscu od wielu lat i zrobiono burzę i miały być zwiększone. No bo słuchajcie, muszą się zwiększać, jeżeli płacę minimalną idą w górę. A większość niepełnosprawnych zarabia płacę minimalną. No to rząd niby obiecał, ale słuchajcie, mija tak, miał być od 1 lipca, lipiec minął, sierpień minął, wrzesień minął, październik mija i wszystko bez zmian. I słuchajcie, miały być obiecanki, że to Sejm rozpatrzy i będzie równanie od 1 lipca. Tylko jak do tej pory cisza. Rozmawiałem ze swoją księgową, mówię, wiesz co, ale to należy się spodziewać, że to będzie wyrównane. Na razie nie ma, ale będzie. A ona mi mówi, słuchaj, Marcin, a może się rząd powolutku wycofa? Bo wiadomo, są problemy finansowe, naprawdę nasz budżet jest w bardzo kiepskim stanie, a to znajdzie się powód, że są powodzie, etc. I zobaczcie, że to się tak powoli odsuwa. Czy to nie jest robienie, nabijanie w butelkę zarówno niepełnosprawnych, jak i pracodawców? Pracodawcy mają coraz ciężej im funkcjonować w tej rzeczywistości. Słuchajcie, ale zobaczcie, idzie podwyżka pensji minimalnej od 1 stycznia 2025 do 4666 zł. A tu o dofinansowaniach ani widu słychu. I zobaczcie, pracodawcy stoją na takim niepewnym gruncie. Nie wiedzą, co będzie w 2025. Jeżeli to szybko nie wejdzie, te dofinansowania, to wiele pracodawców może zacząć wyrzucać niepełnosprawnych. Po prostu nie będzie się nas opłacać zatrudniać. Naprawdę, no jeżeli ma stopień niepełnosprawny umiarkowany czy znaczny, to tak, ma, pracuje 7 godzin dziennie, dodatkowe 10 dni urlopu, ma dodatkowy urlop na turnusy rehabilitacyjne, a to choruje, a to tamto. I tak naprawdę coraz mniej opłaca się nas zatrudniać. Co wy sądzicie na ten temat? Może ja przesadzam, ale ja mam czasami wrażenie, że rząd nie PFRON. Teraz wszystko to miało pójść, być przegłosowane w Sejmie. Rzuca nam kłody pod nogi. Ale słuchajcie, nie ma problemu. Ale z drugiej strony, zobaczcie, będą następne konferencje organizowane na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Będą różne pasożytnice, fundacje zarabiać na pozornej aktywizacji osób niepełnosprawnych, ale nie spojrzy się do źródła problemu. Dlaczego tym pracodawcom rzuca się kłody pod nogi? Ja uważam, pewne można, jak to się mówi, przegłosowywać sprawy nawet nocą w Sejmie, jak na czymś bardzo zależy. A tu nie powinno być przegłosowane podwyżka dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników jakby z dnia na dzień, od 1 lipca, a nie czekać i czekać i czekać. Ale widocznie dla władzy i dla PFRON-u niepełnosprawni my jesteśmy nieważni. Czy ja przesadzam? Podzielcie się swoimi refleksjami. Jeszcze raz powtarzam, nie ma zwiększenia dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników i nie wiem, co rząd planuje. Obiecanki, cacanki, żebyśmy się tym nie przejechali i po prostu sprawa się nie rozmyła. A jeszcze raz podkreślam, idzie podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia i pracodawcy mogą zacząć nas wyrzucać. I słuchajcie, tak jak mówiłem, nie ma sentymentu w prowadzeniu biznesu. Jest zysk. Nie ma romantyzmu. Może ktoś chce wierzyć w bajki,
że ważny jest człowiek, etc. Niech sobie wierzy. Nie wiem, co ten Łukasz Krasoń robi. No niestety.